Zwiedzając targi STOM w Poznaniu, nie mogłem nie zatrzymać się przed stoiskiem Altitech. Zobaczcie, jakie piękne obrazki robią. W jaki sposób się to wykonuje? O to zapytam pana Waldemara Korluka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałbym pokazać, zaprezentować państwu nasze najmłodsze dziecko produktowe, grawerkę Multigraf, która wykonuje tego typu obrazy na kamieniu. Jest to, tak jak wspomniałem, najnowsza wersja w wykonaniu standardowym o polu roboczym 600×380 mm. Jest opcja zrobienia większych, wszystko zależy od zamówienia konkretnego klienta, aczkolwiek w większości przypadków ten rozmiar pola roboczego jest wystarczający. Jak państwo widzicie, jest osadzona grawerka w stabilnym stole. Dotąd było stosowane rozwiązanie kładzenia grawerki na materiale. Nie zapewniało stabilności. Ponadto łatwość dostawy materiału obrabianego na wózku transportowym rozwiązało wiele problemów logistycznych. Tym się wjeżdża pod grawerkę i wykonuje, jak państwo widzicie, jest tego 300 wzorów w bibliotece gotowych. Jak osiągnąć tak perfekcyjną skalę szarości? To nie jest proste. Zgadza się. Wszystko zależy od narzędzia roboczego, czyli tak zwanego bitu diamentowego. Oferujemy już naprawdę wysokiej jakości. No, może nie za najniższą cenę, ale cena około 200 zł nie poraża i wystarcza na wykonanie około 10 tego typu wzorców. To przenosi się na cenę około 20 zł do rysunku, za którego wiem, że w kraju pobiera się opłaty między 300 a 350 zł. Panie Waldemarze, gdzie szukać tej firmy, która robi takie cudowne rzeczy za w sumie niewielkie pieniądze? Altitech Tułowice, Skarbiszowice 5, niedaleko sławnego porcelitu, który niestety już nie istnieje. Zapraszam w okolice Niemodlina. Kontakt poprzez kurier kamieniarski, naszą stronę www.altitech.pl. Zapraszam, polecamy się, jest to tylko wycinek naszej działalności. Altitech, to oni zaprojektują i wyprodukują takie fantastyczne obrazki, nie tylko na nagrobki. Moim zdaniem to także bardzo piękny element wystroju wnętrza. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.